Witam Państwa dziś w świat.pl, świat naszej PL, naszej polityki. Moim gościem jest człowiek, który o naszej polityce wie wszystko, a może nawet dużo więcej. Były wicepremier, pan Jarosław Gowin. Dzień dobry. Witam serdecznie. Wiem niestety o wiele za mało, niż bym sobie życzył, ale postaram się być maksymalnie szczery. A nie uważa, nie miał pan czasami wrażenia ostatnimi czasy, że aż za dużo się pan dowiedział, że wolałby pan czasem trochę mniej? No to prawda, że mam te doświadczenia z okresu wyborów kopertowych, wtedy kiedyś sprzeciwiłem się tym wyborom skutecznie. No i potem doświadczenia następnych kilkunastu miesięcy, gdy Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński sukcesywnie przy wykorzystaniu wszystkich możliwych środków... Instrumentów, tak, dążyli do tego, żeby rozbić porozumienie, częściowo skutecznie, niestety. Do tego dojdziemy. Panie premierze, na tym stadionie polskiej polityki, pan jest dzisiaj na boisku, na trybunach, gdzie pan jest? Nie, jestem przez cały czas na boisku, chociaż oczywiście wiem... A pan gra w drużynie opozycji czy władzy? W drużynie, jednoznacznie w drużynie opozycji. Tak? Po to odszedłem z rządu, żeby zapobiec trzeciej z rzędu kadencji PiSu. A dlaczego pan uważa, że trzeba jej zapobiec? Dlatego, że PiS ewoluował w kierunku, moim zdaniem, bardzo niebezpiecznym z punktu widzenia interesu Polski, w kierunku, który politolodzy nazywają populistyczną prawicą. Ja liczyłem na to, że... Ewoluował, czy po prostu był nią? No właśnie, ja liczyłem na to, że ewolucja pójdzie w inną stronę, w stronę typowych dla Zachodu partii chrześcijańsko-demokratycznych. Bo pan się o normalnej partii konserwatywnej, tylko no, tego elektoratu tak w Polsce nie ma. No tego elektoratu nie ma tak dużo, jakbym sobie życzył, ale oczywiście on jest rozproszony. Część z nich, część z tych wyborców popiera ciągle jeszcze PiS i tutaj moja rola na tym polega, żeby odciągnąć ich od PiSu. Część popiera Polskie Stronnictwo Ludowe, niektórzy ruch Szymona Hołowni, a jeszcze niektórzy ciągle głosują na Platformę Obywatelską. No i nie należy zapominać o Konfederacji, bo w młodym pokoleniu ta konserwatywnie nastawiona część tego pokolenia często oddaje głos na Konfederację. Pan bardzo łaskawie określił pana Jarosława Kaczyńskiego jako patriotę. Upiera się pan, że to jest uzasadnione? Tak, upieram się. Ale w tym sensie, że on kocha Polskę, ale wszyscy kochamy, prawda? Wszyscy kochamy Polskę i nie należy tego odmawiać żadnemu z liderów partyjnych. Nie odmawiam o patriotyzmu, tylko zadaję sobie pytanie, że ktoś, kto tratuje demokrację, niszczy praworządność, układa się z marionetkami Putina, zamienia media publiczne w wielką fabrykę nienawiści, buduje, a przynajmniej akceptuje budowę w Polsce wielkiego systemu nepotyzmu. Czy to jest patriotyzm, czy to jest antypatriotyzm? A teraz mnie pan pyta o skutki działań i te skutki rzeczywiście stopniowo stają się coraz gorsze. O ile pierwszą kadencję rządów PiSu ja oceniam dosyć pozytywnie, o tyle... Jak niszczyć całą praworządność, to pan ocenia pozytywnie? Panie redaktorze, praworządność w Polsce istnieje, chociaż zmiany, które wprowadził minister Ziobro, pod zresztą nadzorem i za wskazówkami Jarosława Kaczyńskiego, te zmiany na pewno są zmianami na gorsze. To nie ulega najmniejszych wątpliwości, ale ciągle jeszcze sądy w Polsce są niezawisłe. No tak, tylko że dzisiaj ta niezawisłość w większym stopniu opiera się na, ma charakter, że tak powiem, opiera się na dobrej woli, sile, niezależności ludzi, a nie ma tego waloru systemowego, który miała wcześniej. Ci ludzie, którzy zdaniem pana redaktora po części zasadnym niszczą dzisiaj polskie sądownictwo, to są sędziowie, którzy nie pojawili się znikąd. Oni byli w polskich sądach już wcześniej. I jeżeli dzisiaj przeciwstawia się sądownictwo z epoki PiSu, sądownictwu z wcześniejszych 20 paru lat, to jednak no, trzeba powiedzieć sobie otwarcie. Sędzia Piebiak był wpływowym sędzią przed dojściem do władzy PiSu, a zatem to sądownictwo z całą pewnością nie było, nie trzymało się tak wysokich standardów. Znaczy, z całą pewnością, jak to powiedział sędzia Tuleja, jak ktoś miał ześwinić, to już się ześwinił. To nie ma wątpliwości, że w tamtym systemie też funkcjonowali ludzie gotowi, żeby się sprzedać, jak się okazało. Teraz kluczowe jest to, żebyśmy jak najszybciej zlikwidowali główny
powód, dla którego Komisja Europejska nadal wstrzymuje środki z KPO, czyli uchwalili ustawę o Izbie Dyscyplinarnej likwidującą Izbę Dyscyplinarną. Ale pan Kaczyński zapowiedział to w sierpniu zeszłego roku. Minęło miesięcy ile? 4, 7, 8. Dlaczego to nie wychodzi? Dlatego, że Jarosław Kaczyński nie jest tak wszechwładnym politykiem, jak na przykład Viktor Orban na Węgrzech. I nie jest w stanie... Mówiąc, przepraszam, kolokwialnie, nie fiknie Ziobrze, tak? Nie jest w stanie wymusić tej zmiany na ministrze sprawiedliwości. Natomiast w tej sytuacji są środowiska chce pan polityczne. Że premier Tusk lepiej sobie radził ze swoim ministrem sprawiedliwości Gowinem niż premier Kaczyński ze swoim Ziobrą? Na pewno tak. Donald Tusk nie miał żadnego problemu, żeby mnie zdymisjonować. No, chociaż skończyło się to odejściem moim z Platformy, a w konsekwencji utratą przez Platformę władzy. Od razu zastrzegam, nie jestem takim megalomanem, za jakiego mnie niektórzy uważają. To nie jest tak, że moje odejście jest było czynnikiem, aż takim, tak? Czynnikiem decydującym. Natomiast te 2-3% wyborców, które przeprowadziłem z Platformy do PiS-u, one przesądziły o tym, że PiS doszedł do władzy. Pan zrobił taką długą wyliczankę, mówiąc o grzechach PiS-u. Ta wyliczanka w ogromnej mierze jest prawdziwa, ale trzeba też pamiętać o pewnych zaletach, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Ja jestem konserwatystą, więc cieszę się, że w Polsce nie rozprzestrzeniła się ta rewolucja obyczajowa, która no, moim zdaniem pustoszy duchowo wiele społeczeństw Zachodu. Mówi pan o libertyńskiej tej ofensywie? No na przykład o ofensywie dzisiaj Słowo libertyńska jest przestarzałe. Wydaje mi się, że pan jako prawdziwy konserwatysta, jeśli pan nim jest, to pan powinien być naczelnym wrogiem PiS-u. Bardziej niż na przykład te środowiska lewicowe. Ale ma pan rację, że pod wieloma względami, właśnie ze względu na mój konserwatyzm, uznałem, że nie ma już możliwości dalszej współpracy między PiS-em a Porozumieniem i że moja droga musi prowadzić się osobno. Dzisiaj jestem zdeterminowany, żeby zrobić to, co w mojej mocy, aby odsunąć PiS od władzy. Niezależnie od tego, że mam swoje uwagi na temat opozycji, pan redaktor też jest zresztą, bo czytuję pańskie komentarze, ale na pewno... No dojdziemy dla Polski, też do opozycji. Tak, ale pewno dla Polski lepiej, żeby to dzisiejsza opozycja stała się przyszłym obozem rządowym. A czy były momenty, bo jak pamiętam swoje rozmowy kuluarowe, głównie z politykami PSL, to miałem wrażenie, że były momenty, kiedy bardzo blisko była przewrotka, że nowa większość, nowy, jeśli nie premier Gowin, to marszałek Sejmu Gowin. Blisko było? Takich rozmów z moim udziałem nie było. No były takie rozmowy. Były. Nie odbywały się takie rozmowy, to znaczy inaczej. Padały takie propozycje. Natomiast moim celem było zapobieżenie wyborom kopertowym, a nie przewrotką władzy. W taką przewrotkę nie wierzyłem od samego początku. Nie wierzył pan, bo? Bo trudno sobie wyobrazić rząd skupiający ludzi takich jak Grzegorz Braun i Adrian Zandberg pod jednym szyldem. A który z nich bardziej panu wadzi? Jeden i drugi. Muszę powiedzieć, że obie skrajności z różnych powodów są dla mnie nie do zaakceptowania. Pod względem gospodarczym... A gdyby to był rząd, bo i taki pomysł był, że robimy przewrot, cudzysłów robimy. Dzieje się ta przewrotka, jest nowa większość, która istnieje sobie na 2-3 miesiące, po to głównie, żeby przejąć telewizję, żeby zorganizować nowe wybory, które odbywają się w warunkach w miarę demokratycznych, gdzie telewizja po prostu nie oszukuje, gdzie nie ma szachrajstw. Gramy na czysto, gramy nowe wybory, rozdanie, widzimy kto ma ile. I... Takie scenariusze były mi przedstawiane i być może któryś z tych scenariuszy by się zrealizował, gdyby PiS, a konkretnie Jarosław Kaczyński, się nie cofnął. Gdyby rzeczywiście parł ku wyborom kopertowym, to była taka możliwość, że wyłoni się nowa większość, chociaż szanse na realizację tego scenariusza nawet dzisiaj oceniam jako bardzo niewielkie. Czyli jedyny scenariusz na zmianę władzy to są nowe wybory, kropka. I to jest chyba najbardziej uczciwy też scenariusz. PiS wygrał demokratyczne wybory. Można oczywiście wiele mówić o roli telewizji publicznej, czy szerzej mediów publicznych w ich wpływie na wynik tych wyborów, ale zasadniczo mamy w Polsce demokratycznie wyłoniony rząd i demokratyczną większość. A pan chce zmiany władzy. A co w tym PiSie panu najbardziej przeszkadza? W tej władzy?
Po pierwsze, zmiana kursu w sprawach europejskich, czy szerzej w sprawach międzynarodowych. Przepraszam, to ja od razu zapytam. Myśli pan, że jak Macron pokonał Le Pen, to myśli pan, że pan Kaczyński, pan Morawiecki byli szczerze zawiedzeni, czy uznali... Jarosław Kaczyński moim zdaniem był szczerze zawiedziony, tak? A Mateusz Morawiecki, jeżeli był zawiedziony, to bardziej na pokaz, bo uważam, że wiele wypowiedzi i działań Mateusza Morawieckiego jest, delikatnie mówiąc, rozbieżne z jego rzeczywistymi poglądami. Czy myśli pan, że on mówi do jednego słuchacza? Do jednego słuchacza, który to słuchacz niestety był szczerze zasmucony. Jarosław Kaczyński... Czyli Kaczyński szczerze życzył zwycięstwa koleżance Putina. Tak? Jeszcze w czasach, kiedy rozmawialiśmy z Jarosławem Kaczyńskim, on kiedyś nakreślił taki scenariusz, że Unia Europejska ma się nie rozpaść, tylko przejść głębokie przeobrażenia w kierunku takiej Ligi Narodów. I tutaj Jarosław Kaczyński widział nadzieję w zwycięstwie, dziś już wiemy, że niedokonanym, Marine Le Pen. I myśli pan, że Kaczyński nie rozumie, że to jest scenariusz moskiewsko-kremlowsko-putinowski? No, tu muszę pana zaskoczyć, moim zdaniem on tego nie rozumie. Gdyby rozumiał, sądzę, żeby się z tego scenariusza wycofał, bo proszę zwrócić uwagę, że w sprawie Ukrainy i Jarosław Kaczyński, i Mateusz Morawiecki, i w zasadzie cały PiS jednoznacznie, stanowczo trzyma się kursu antyrosyjskiego. To dojdziemy jeszcze do Rosji, do Ukrainy za sekundę, ale sugerował pan, że Morawiecki, jeśli w sprawie Le Pen zajmuje takie stanowisko, jako zajmuje, to jest stanowisko bardziej pod Kaczyńskiego niż wyraz własnych poglądów? Tak, moim zdaniem Mateusz Morawiecki doskonale zdaje sobie sprawę z korzyści, jakie Polska czerpie z obecności w Unii Europejskiej i wie, że każdy inny scenariusz oznacza wejście w sferę wpływów rosyjskich. Dlaczego zatem na przykład robi taką rzecz jak zaangażowanie się w wybory we Francji? No dlaczego? Stanięcie po stronie... Bo tego chce Kaczyński. Niech na ten temat Mateusz Morawiecki sam udziela odpowiedzi. Myśli pan, że Kaczyński mu sugeruje, co ma mówić, jak się ma wypowiadać, czy Morawiecki sam rozumie? Wydaje mi się, że obaj panowie współpracują ze sobą tak blisko od kilku lat, że już dzisiaj nie są potrzebne sugestie ze strony Jarosława Kaczyńskiego. Bo w tym jednym sensie Morawiecki jest bardzo pojętym uczniem, tak? Jest bardzo pojętym uczniem i bardzo ambitnym uczniem. Dowiódł wiele razy, chociażby przy Polskim Ładzie, tu nawiasem mówiąc, otwieram nawias i Polski Ład to kolejny powód, dla którego nie mógłbym współpracować dalej z PiS-em, ale Mateusz Morawiecki dowiódł, że granice jego elastyczności są bez porównania większe niż na przykład granice mojej elastyczności. Czyli chce pan powiedzieć, że on nie ma kręgosłupa, albo nie, ma wybitnie giętki? Tak, wielokrotnie tego typu słowa padały pod moim adresem, a jestem politykiem jedynym w Polsce po 1989 roku, który dwukrotnie odchodził z partii władzy, odszedłem z Platformy, potem zrezygnowałem z funkcji wicepremiera w proteście przeciwko wyborom kopertowym, potem też w proteście przeciwko Polskiemu Ładowi, a raczej antypolskiemu chaosowi, dałem się wyrzucić z rządu. I mając chce te doświadczenie... Chcę powiedzieć, że nikt nie ma tak twardego kręgosłupa jak pan. Chcę powiedzieć, że mam wystarczająco twardy kręgosłup, żeby móc sobie spokojnie patrzeć w lustro. A proszę powiedzieć, mówimy o panu Morawieckim. Pan był w środku na tych wszystkich posiedzeniach lata całe. Mhm. Pani premier Szydło, premier Morawiecki i relacje ich obojga oddzielnie z panem Kaczyńskim. Czym to się różniło? Ten pierwszy układ pani Szydło i ten układ rząd Morawieckiego i układ 2. Mateusz Morawiecki z całą pewnością jest partnerem intelektualnym dla Jarosława Kaczyńskiego. To bardzo pan sury. Mizoginię panu nie teraz zarzucą, nie, wie pan? Beata Szydło nigdy nie należała do kręgu tych najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego. Ona przyszła do PiS-u stosunkowo... Ale też wiedziała, co trzeba mówić, żeby prezes był zadowolony, prawda? Oczywiście Jarosław Kaczyński jest człowiekiem, który rozdaje karty wewnątrz PiS-u, więc ci politycy, którzy... chcą się liczyć, muszą mówić to, co on chce słyszeć. Muszą liczyć się ze zdaniem Jarosława Kaczyńskiego. Wracając do Beaty Szydło, ona moim zdaniem wykazywała się
chciałem powiedzieć, większą samodzielnością, ale zmienię to, mniejszą niesamodzielnością niż Mateusz Morawiecki, co jest dla mnie dużym zaskoczeniem. Tak? Mniejszą, mniejszą dozą zależności niż Mateusz Morawiecki. I w czym to się wyrażało na przykład? Zdarzały się sprawy, w których twardo prezentowała stanowisko odmienne od Jarosława Kaczyńskiego. Pamiętam dwie czy trzy tego typu sytuacje. Nie były to sprawy kluczowe, ale niewątpliwie w większym stopniu niż Mateusz Morawiecki była przywiązana do swoich poglądów. No to poleciała w efekcie. W efekcie poleciała, chociaż przyczyny, dla których została zdymisjonowana, nie ukrywam, że maczałem w tym palce, licząc na to, że Mateusz Morawiecki, człowiek świetnie wykształcony, znający świat, człowiek o liberalnych, wolnorynkowych poglądach gospodarczych, bo za takiego go wówczas uważałem, że on skieruje PiS na tę drogę, którą uważał. Czyli pan szczerze uważał, że Morawiecki to będzie raczej odejście od populizmu i więcej prawdziwego konserwatyzmu, chadecji, linii umiaru i jechania środkiem. Tak? Zdecydowanie tak. I myślę, że gdyby Mateusz Morawiecki miał taką możliwość, to rzeczywiście przekształciłby PiS w umiarkowaną partię konserwatywną czy chadecką. A jak już pan się zorientował, że to nie jest ten Morawiecki, to się pan zorientował, że ten prawdziwy Morawiecki to jest kto? Prawdziwy oportunista, Mateusz, który zrobi wszystko, żeby zadowolić Kaczyńskiego? Nie chcę używać takich słów, ale na pewno jest wystarczy, to człowiek, żeby pan powiedział, który... tak, niegroźne słowo. Ale na pewno jest to człowiek, który gotów jest w imię władzy odstawić na bok poglądy, które żywi, moim zdaniem, szczerze i głęboko. Czyli jak wchodzi na posiedzenie rządu, gdzie siedzi Kaczyński, to ma inne poglądy niż te, które miał przed wejściem, tak? Czasami się to zapewne zdarzało. Natomiast myślę, że od dłuższego czasu ta symbioza poglądów Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego jest tak duża, że nie ma potrzeby, żeby Jarosław Kaczyński wyrażał swoje zdanie. Mateusz Morawiecki jest zdolny domyślić się tego zdania a priori. A na posiedzeniu rządu jak to wygląda? Siedzi tam Morawiecki, tu siedzi Kaczyński czy, że tak powiem, ci ludzie przy tym długim stole patrzą bardziej na Kaczyńskiego, czy bardziej na Morawieckiego? No to jest kłopot, bo Jarosław Kaczyński wszedł do rządu w czasach pandemii i posiedzenia rządu odbywały się zdalnie, więc nie spotykaliśmy się przy jednym stole. To wielu niezręcznych sytuacji pewnie dało się uniknąć dzięki temu. Ale znamienne było to, że Jarosław Kaczyński uczestniczył w tych posiedzeniach rządu, siedząc przed telebimem obok Mateusza Morawieckiego, prawda? Dla nikogo nie mogło ulegać wątpliwości, kto tutaj jest naprawdę w rządzie ważny i jaką pozycję odgrywa nominalny wicepremier. Ziobro, który nie cierpi, jak wiemy, Morawieckiego, to otwarcie to manifestuje także przy Kaczyńskim? Nie chcę zdradzać szczegółów rozmów, w których uczestniczyłem, ale tak, Zbigniew Ziobro wielokrotnie na posiedzeniach na przykład Rady Koalicji czy w bardziej kuluarowych spotkaniach otwarcie krytykował Mateusza Morawieckiego. A to jest krytyka, czy to są docinki? Jak to wygląda w kuluarach? Nie, to jest krytyka. Docinków raczej nie ma. A jak Morawiecki wyraża antypatię do Ziobry? Chłodnym milczeniem. Lekko pogardliwym, tak? Mateusz Morawiecki nie jest człowiekiem, który by się wdawał w bezpośrednie polemki. A on ulega parę trochę emocjom, czy zupełnie nie? Muszę powiedzieć, że jest człowiekiem jest bardzo trzymającym na wodzy emocje, ale to akurat uważam za jego silną stronę. Nigdy nie było takich sytuacji, że ma pan wrażenie, że w kręceniu piruetów i fikołków przed Kaczyńskim, że już dochodzi do takiego punktu, że nie wytrzyma, że nie, sam sobie powie, że już za daleko? Nie, wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki ma stanowczy plan nie tylko wytrwania w roli premiera, a faktycznie wicepremiera, to moje przejęzyczenie było znamienne, ale w roli formalnego premiera do końca tej kadencji, ale chciałby także przejąć po Jarosławie Kaczyńskim stery władzy w PiSie.
Czy pana zdaniem on jest głównym kandydatem do tego? Jest głównym kandydatem do tego, żeby przejąć część PiSu. Nie wierzę w to, żeby Stara Gwardia, tak zwany Stara Zakon Gwardia PC, to jest bardziej Błaszczak czy bardziej Brudziński? To są politycy, których pan wymienił. To są także tacy politycy jak Jacek Sasin, a więc to jest to młodsze pokolenie dawnego zakonu. Jakby pan miał obstawiać w zakładach, to by pan na kogo postawił? Na tego przyszłego lidera polskiego PiSu, czy Polskiej Zjednoczonej Prawicy, czy Prawicy? Sądzę, że następcą Jarosława Kaczyńskiego będzie jednak nie Mateusz Morawiecki. Bo go suweren nie kupi, czy go baza partyjna nie lud kupi? Lud nie kupuje, lud czy w ograniczonym stopniu kupuje Mateusza Morawieckiego. Natomiast myślę, że największe szanse na przejęcie sterów po Jarosławie Kaczyńskim ma Mariusz Błaszczak. Serio? Tak, uważam, że on konsekwentnie buduje sobie wizerunek kogoś w rodzaju męża stanu. Jego kontakty z Amerykanami, jego rola ważna przy wzmacnianiu polskiej armii. Pan powiedział serio, męża stanu, tak? Na pewno w ten sposób jest budowany jego wizerunek. Znam się na budowaniu wizerunków politycznych nie najgorzej. Myślę, że Mariusz Błaszczak ma wokół siebie spin doktorów, którzy w ten sposób kreują. A relacje Błaszczak-Kaczyński są takie jak relacje Morawiecki-Kaczyński, czy? Sądzę, że Jarosław Kaczyński ma do Mateusza Morawieckiego zaufanie 90%, a do Mariusza Błaszczaka 100%. To nie musi być komplement, prawda? To nie musi być komplement, ale to może być komplement pod adresem Mateusza Morawieckiego. A pan Brudziński na tej szachownicy będzie kogo obstawiał? Z całą pewnością Mariusza Błaszczaka, to nie ulega wątpliwości. To a prezydent Duda? Prezydent Duda być może pod koniec kadencji zdradzi własne ambicje, natomiast jeżeli miałby wybierać między Mateuszem Morawieckim a Mariuszem Błaszczakiem, z pewnością postawiłby na tego drugiego. Bo? Bo relacje między prezydentem a premierem nie należą do najbardziej serdecznych. Ze względu na? Proszę pozwolić, że na to pytanie nie będę odpowiadał. A czy Błaszczak jest dobrym zawodnikiem na tym boisku? Sprawnie się porusza? Jacek Sasin? Nie. Błaszczak. W sensie budowania sojuszy, budowania wizerunku. Czy pan go ocenia jako sprawnego polityka? Tak, czy urzędasa, który jest wystarczająco spolegliwy wobec Kaczyńskiego, żeby urosnąć? Nie. Oceniam go jako sprawnego polityka. Polityka, który buduje sobie pozycję samodzielną, ale równocześnie daje Jarosławowi Kaczyńskiemu komfort 100% lojalności. A w co gra Ziobro na tym boisku? Zbigniew Ziobro niewątpliwie ma nadzieję na to, że po odejściu Jarosława Kaczyńskiego PiS ulegnie rozpadowi. To scenariusz moim zdaniem wysoce prawdopodobny. I z tego rozpadającego się tortu Zbigniew Ziobro chciałby sięgnąć po możliwie duży kawałek. A myśli pan, że w następnych wyborach Ziobro będzie na tej samej liście, co PiS? Tak, uważam, że... Że jednak Kaczyńskiego przytuli, tak? Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro zdają sobie sprawę z tego, że są na siebie skazani, niezależnie od tych perturbacji, które przechodzą w tej chwili. Sądzę, że Zbigniew Ziobro jest skazany na listy PiSu. Ale dlaczego w takim razie Ziobro tak strasznie ostro, tak wysoko licytuje, tak jakby chciał przetestować Kaczyńskiego i tak jakby miał absolutną pewność, że w którymś momencie premier Jarosław nie powie dość, niech już zjeżdża? Nie, ja myślę, że Zbigniew Ziobro licytuje wysoko po to, żeby zejść możliwie mało ze swoich roszczeń. Czyli cała historia sprawy wymiaru sprawiedliwości, powiedzmy całe jego te filipiki, tyrady antyeuropejskie służą wyłącznie temu, żeby w odpowiednim momencie
wygasić to i przehandlować za odpowiednio dużo dobrych miejsc na listach wyborczych, tak? Filipiki antyeuropejskie w ustach Zbigniewa Ziobry są moim zdaniem szczere. To znaczy, to jest polityk, który szczerze Unii Europejskiej nie lubi, a w każdym razie... Podobnie jak wolnych sądów. A w każdym razie, chociażby dlatego, ale w każdym razie nie lubi obecnego kształtu Unii Europejskiej i to on padł do zawetowania budżetu unijnego jesienią 2020 roku. Naprawdę Polska była u progu głębokiego kryzysu, bo gdyby do tego doszło, a tu muszę powiedzieć, że stworzyliśmy bardzo aktywny, lojalny tandem z Mateuszem Morawieckim, żeby do zawetowania budżetu nie dopuścić. Gdyby do tego doszło, Polska dzisiaj byłaby pewnie w Unii Europejskiej pariasem. A nie jest dzisiaj pariasem? Nie, nie jest pariasem. Pieniędzy nie dostajemy. To prawda i moim zdaniem nie dostajemy wbrew literze traktatów i porozumień. Te pieniądze powinny były do Polski trafić, no ale Komisja Europejska postanowiła zagrać w tę samą grę, którą w stosunku do Unii Europejskiej stosuje Jarosław Kaczyński, bo Jarosław Kaczyński, proszę zwrócić uwagę, mówi tak samo. Liczy się nie litera, tylko duch, liczy się wola polityczna. No to Komisja Europejska pokazała swoją wolę polityczną i wstrzymała Polsce środki z KPO. Oczekuje od nas w gruncie rzeczy dosyć spełnienia dosyć łagodnego warunku, jakim jest likwidacja. Dlaczego, jak słusznie pan mówi, ten dość łagodny warunek jest zbyt trudny do spełnienia dla Kaczyńskiego i Ziobry? Jarosław Kaczyński nie chce być zakładnikiem opozycji, a tylko z opozycją może przegłosować tę ustawę. Sądzę, że w tygodniu, który właśnie się rozpoczyna na najbliższym posiedzeniu Sejmu, już może dojść do zawarcia politycznego sojuszu czy politycznego dealu między Jarosławem Kaczyńskim a Zbigniewem Ziobro i ta ustawa zostanie poddana pewnym retuszom. Pytanie, jak daleko idącym, czy akceptowalnym z jednej strony dla prezydenta Dudy, z drugiej strony dla Komisji Europejskiej. A czy myśli pan, że ta swoista wspólnota Ziobry i Kaczyńskiego wynika z podobieństwa poglądów, czy także, czy być może pan prokurator generalny zebrał jakieś informacje, dokumenty, które trochę ograniczają pole manewru pana prezesa? Nie mam tego typu wiedzy, ale znając Jarosława Kaczyńskiego, uważam, że nie ma na niego żadnych dokumentów. To nie jest polityk, który by uprawiał tę profesję dla pieniędzy. Wie pan, jak po wybuchła sprawa dwóch wież, jak się pan prezes grzecznie zameldował bocznym wejściem, wjeżdżał do budynku i meldował pana Ziobry, tak się zastanawiałem. To chyba nie jest taka rutyna, prawda, że się jedzie do... Nie wiem, czego tamto spotkanie dotyczyło. Nie pytałem o to ani Jarosława Kaczyńskiego, ani Zbigniewa Ziobry. Czy może nie chodzi o tajne informacje, tylko o chęć Kaczyńskiego posiadania 100% gwarancji, że jakby co, to pan Zbigniew każdemu śledztwu łeb ukręci. To tak prosto nie wygląda, panie redaktorze. Ale jeszcze raz wracam do myśli, że w mojej ocenie żadnych haków na Jarosława Kaczyńskiego po prostu nie ma. Czy nie ma na innych polityków PiSu, no tego już nie mogę być tak pewien, ale Jarosław Kaczyński niewątpliwie uprawia politykę w imię idei, a nie w imię korzyści. Jak ta idea nazywa się więcej i silniejszej władzy, tak? Przecież, bo ja, niech pan mi oświeci, bo nic więcej nie widzę. Tej idei nie jestem w stanie dostrzec, poza więcej mojej władzy, więcej niekontrolowanej władzy. Silne państwo, silna Polska, autonomiczna w ramach Unii Europejskiej, to są te idee, które przyświecają Jarosławowi Kaczyńskiemu, w każdym razie w jego mniemaniu, bo moim zdaniem im bardziej scentralizowane państwo, im mniej kompetencji dla samorządów, a PiS te kompetencje ogranicza, tym państwo jest słabsze. Zgadzam się, absolutnie. A proszę powiedzieć, a ten pan powiedział antypolski nieład, to jest jaka idea? To jest pomysł Kaczyńskiego to A do Z? Nie, to był od początku do końca pomysł Mateusza Morawieckiego i jego współpracowników, bardzo mało kompetentnych. I to był, przepraszam, pomysł, żeby co, że nowe otwarcie? Czemu to miało służyć? Jaki był zamysł główny? Zamysłem było z jednej strony realne obniżenie podatków i to jest coś, co... To panu się powinno podobać. Tak, ja przyjmuję z akceptacją, ale z drugiej strony Jarosław Kaczyński wierzył, że Polski Ład przysporzy PiS-owi dodatkowych głosów.
głosów i planował wiosną 2022 roku, czyli mniej więcej teraz, planował przedterminowe wybory. A w każdym razie taki scenariusz leżał na stole jako jeden ze scenariuszy najbardziej prawdopodobny. I w którym momencie ten pociąg się wywrócił, wypadł z torów? Wywrócił się przeze mnie. To znaczy ja mówię tu, wyrażam nie własną opinię, tylko takie zarzuty z ust Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego słyszałem osobiście. Oni uważali, że to, co ja zrobiłem, to ten kategoryczny sprzeciw wobec Polskiego Ładu, że to odebrało tym rozwiązaniom szansy na popularność. Gdy te rozwiązania weszły w życie, czyli od początku tego roku, no to okazało się, że były jednym wielkim chaosem. Czyli oni uważali, że pan, że tak powiem, amplifikował krytykę opozycji w tej sprawie? Tak, czy, że ja uwiarygodniłem... drzwi opozycji do krytyki? Że uwiarygodniłem... Czy jeśli COVID będąc w rządzie krytykuje, to jest też sygnał dla publiki, że to jakaś lipa jest. Dokładnie to powiedział mi kiedyś Mateusz Morawiecki, że z badań wynika, że Polacy nie ufają Polskiemu Ładowi, ponieważ minister odpowiedzialny za gospodarkę, czyli ja, ten Polski Ład krytykuje. Ale to było jeszcze latem ubiegłego roku. Natomiast od momentu wejścia w życie tych przepisów, no one okazały się jakimś koszmarem. Czyli to, co pan uważał, że jest lipą, okazało się jeszcze gorsze, niż pan przewidywał. Zdecydowanie, tak? Jeszcze gorsze, dlatego że w wielu szczegółowych przepisach było tyle niespójności, że do dzisiaj ani pan, ani ja, ani nikt z tych, którzy oglądają naszą rozmowę, nie wie, jakie podatki będzie w tym roku płacił. A w którym momencie odniósł pan wrażenie, że dla pana w tej ekipie zaczęło się wsteczne odliczanie? W którym momencie, jak pan poczuł, że gęsto się robi? Ja nie miałem wątpliwości, że za to, że zablokowałem wybory kopertowe, poniosę konsekwencje. Jest tylko kwestią czasu, kiedy i tak po ludzku mówił pan do bliskich, że jakiego typu konsekwencje, że zrobią mi to, to i to, jak pan to nazywał? Nie przypominam sobie, że wreszcie z rządem spróbują mnie wykończyć. Na pewno wiedziałem, że Jarosław Kaczyński nie będzie chciał ze mną dłużej współpracować. Nie tylko, że mu się sprzeciwiłem, ale co więcej, w sprawie wyborów kopertowych odniosłem zwycięstwo. On musiał udowodnić swojej partii, że ktoś, kto mu się sprzeciwia i wygrywa, poniesie dalekosiężne konsekwencje. A czy była taka rozmowa, kiedy powiedział, ty Jarek, ja cię załatwię? Nie wiem, albo Jarek, wiesz, że to się tak nie skończy. My się nie rozejdziemy w pokoju i nie podamy sobie ręki, nie będzie tutaj nadmiaru kurtuazji, tylko będzie ostra jazda za chwilę. Była taka rozmowa, kiedy powiedział już w momencie bezpośredniego uderzenia w moją partię, czyli w momencie takiej rewolty Adama Bielana, powiedział mi, no chyba nie sądziłeś, że puszczę ci to płazę. A Bielan był takim bezpośrednim pełnomocnikiem do spraw rozwalenia pana partii? Jeden z jego bliskich współpracowników. Chętnie się podjął chyba tego, nie? Jeden z jego bliskich współpracowników trafnie określał go mianem takiego łącznika między mną a Jarosławem Kaczyńskim, ale łącznika, który grał na jedną stronę. I to nie była strona partii, do której Adam Bielan formalnie należy. A jeden z pana współpracowników nazywał go konsekwentnie pierwszym gnojowym polskiej polityki. Czy to chodziło o metody, do których się Bielan ze współpracownikami w ramach rozrabiania pana odwoływał? Adam Bielan jest politykiem, którego działań nie chcę komentować. Zostawiam te działania ocenie widzów. Ale nie chce pan, bo musiał pan nieparlamentarnych słów używać? To pewnie trochę też, ale ja przede wszystkim uważam, że w miarę możliwości trzeba się rozstawać z... A myśli pan, że to coś, co panu robili, czy pana współpracownikom, czy to jeszcze się mieściło w kategoriach ostrej, twardej polityki? Wychodzimy na boisko i gramy naprawdę biodro w biodro, nogę w nogę? Czy to już było świństwo w świństwo? Nie, to było to drugie. Od pewnego momentu to było niewątpliwie to drugie. Pewnie będzie to w przyszłości opisywane przez historyków jako przykład wyjątkowo brutalnej walki politycznej, ale panie redaktorze, mówię to nie po to, żeby się skarżyć. Tak, czy coś pana wtedy zdziwiło w drodze niszczenia pana partii? Nie, nic mnie nie zdziwiło. Zastosowano takie metody, o których sądziłem, że mogą być użyte.
jeżeli coś mnie zaskakiwało. Czy bardziej obietnica, czy bardziej szantaż i strach? To zależy od... od tego, co kto miał na koncie, od tego, z kim było akurat, z kim PiS miał akurat do czynienia. Czyli elastycznie reagowali, dobierali metody w zależności od potrzeb i uwarunkowań jednostki. A ktoś z tych ludzi, którzy pana po drodze zdradzili, czy coś było dla pana szczególnie bolesne? Czy... Były przypadki, które mnie zaskoczyły. A pani Jadwiga pana zaskoczyła, czy pan, nie? Nie wymusi pan na mnie. Nie, tylko pytam, czy pani Jadwiga nazwiska zaskoczyła pana, czy nie? Na pewno należała do grona osób, których postępowanie mnie zaskoczyło. A pan Dariusz? Dariusz, to teraz nie wiem, kogo pan ma na myśli. Może imię pomyliłem. Marcin. Panie redaktorze, zostawmy personalia na boku. A pan Kamil pana nie zdziwił chyba w ogóle, prawda? Może pana to zaskoczy, ze wszystkich polityków, którzy odeszli z porozumienia, odejścia Kamila Bortniczuka żałuję najbardziej. Dlaczego? Dlatego, że to jest polityk bardzo utalentowany, musi tylko pilnować się tego, żeby pamiętać, że gra w polityce musi mieć swoje granice. A on jeszcze, bo czasem zapomina, tak? Myślę, że czasem o tym zapomina. A do rodziny też się pan dobrali? Miałem takie sygnały, że, i to dwukrotnie, i przy okazji wyborów kopertowych i później. Że za syna, że, tak konkretnie? Że są próby znalezienia. I to jakichś... były wiarygodne sygnały? No to były sygnały płynące ze strony ludzi służb, bo nie wszystkim w służbach tego typu praktyki się podobają, ale podkreślam, to były sygnały. Nie mogę powiedzieć, żebym miał dowody. A w którym momencie to wszystko, co się działo, spowodowało, że pan rejestrował, że mam kłopoty ze zdrowiem? To nie wytrzymuje napięcia, naprawdę jest ciężko. A tego muszę panu powiedzieć, że nie uświadamiałem sobie do samego końca. Ja rzeczywiście po COVID-zie zacząłem cierpieć na bezsenność. Czyli nie można zarzucić wykonawcom operacji, nie, że w którymś momencie igrali z pana zdrowiem i życiem? Nie, lekarze jednoznacznie powiązali mój stan ze skutkami neurologicznymi, skutkami COVID-u. To było po prostu załamanie nerwowe? To była depresja. Tak jak nazwałem to w rozmowie z Arletą Zalewską, to była depresja. Nie wstydzę się tego. Uważam, że jest to choroba taka sama jak inna i bardzo się cieszę, że wielokrotnie mi się zdarzało już po ujawnieniu przeze mnie, że przeszedłem tę chorobę, że na przykład na ulicy zatrzymują mnie ludzie i dziękują mi za to, że odważyłem się o tym nie powiedzieć. W tym sensie wydaje mi się, że to było edukacyjnie bardzo pozytywne, że jakby stygma spada z hasła, które wstydliwe wcale nie jest. To jest choroba jak każda inna, leczy się ją tak jak każdą inną chorobę. Idzie się do lekarza, bierze się lekarstwa. Każdego z państwa, kto ma tego typu problemy, gorąco zachęcam do kontaktu z lekarzami. W Polsce mamy znakomitych ekspertów. Jestem przekonany, że każdemu cierpiącemu na depresję można pomóc. Czy nie było momentu, kiedy pan pomyślał, cholera, oni nie tylko chcą mi partię zabić, ale mnie samego chcą wykończyć? Nie, nie, nie. To byłoby nie fair, gdybym obarczał polityków PiS-u, tych, którzy ze mną walczyli odpowiedzialnością za chorobę. Nie było panu czasem, albo nie jest głupio przed duchem Tischnera za to, z kim pan się zadał? Nie chcę się posługiwać autorytetem księdza Tischnera. Polityka jest stąpaniem po bardzo cienkiej ścieżce w dopuszczalnych granic kompromisu. Niewątpliwie z dzisiejszej perspektywy... I czasem pan z niej zszedł? Tak. Niewątpliwie z dzisiejszej perspektywy pewnych rzeczy bym nie zrobił. A tak jak pan patrzy, premier patologiczny kłamca, przepraszam, tak uważam, wicepremier, który finansuje faszystów, minister propagandy, który organizuje gigantyczne sztucie przeciwko oponentom władzy, minister sprawiedliwości, który ma pod bokiem grupę hejterów. No to są straszny typ, to są potworni ludzie, tacy w Polsce nie rządzili przez 30 lat. Nie, panie redaktorze, to jest nihilizm, czy co to jest, czy bandytyzm? To jest wizerunek zdecydowanie przerysowany. Każdy z tych ludzi, których pan wymienił, kieruje się dobrym
Polski tak, jak je pojmuję. I cokolwiek bym złego nie mówił i nie myślał o PiS-ie, to pewne rzeczy dobre dla Polski zdziałali. No chociażby podejście do kryzysu na polsko-białoruskiej granicy. Uważam, że w tej sprawie racja była w pełni po stronie rządu. A czy pan powiedziałby, że Polska dzisiaj jest lepszym krajem niż 7 lat temu? Nie, niestety z goryczą muszę powiedzieć, że nie. I właśnie dlatego moje miejsce jest dzisiaj po stronie opozycji. Jak pan sądzi, czy wojna, w jakim stopniu wojna była i jest czynnikiem istotnym, bo zamazującym pewne sprawy, spychającym pewne sprawy na dalszy plan, a więc definiującym dzisiejszą politykę? Jest czynnikiem istotnym, zwłaszcza z punktu widzenia poparcia dla PiS-u, bo z jednej strony jest tak zwany efekt flagi, czyli skupianie się społeczeństwa przy rządzących. Ktokolwiek. Ale chyba liczyli na więcej. Ostatni kandydat 30-26 to taki umiarkowany efekt flagi. Różne są notowania. Są takie notowania, w których PiS obraca się wokół 40. A w tych, to ja mówię w tych sondażowniach, to są biuro kształtowania opinii publicznej. A to jest pytanie, do jakiego stopnia sondaże oddają rzeczywistość polityczną, a do jakiego stopnia mają kreować tę rzeczywistość polityczną. Ale wracając do wojny, z jednej strony jest ten efekt flagi, z drugiej strony no dzisiaj Mateusz Morawiecki na wszystkie sposoby odmienia słowo, na wszystkie rodzaje odmienia słowo putinflacja. Tymczasem inflacja, z którą mamy do czynienia... A ta przed wojną to jak się nazywała? No właśnie. Właśnie, inflacja zaczęła się przed wojną. Ma pan rację. I tutaj bardzo umiejętnie obóz rządowy próbuje zrzucić odpowiedzialność za kłopoty, które w ogromnej mierze sam spowodował, sam sprowadził na polską gospodarkę. Próbuje zrzucić tę odpowiedzialność na Rosjan. Rosja jest państwem barbarzyńskim, jest wojna w Ukrainie, jest bestialska. Jest dostatecznie dużo powodów, żeby jak najgorzej mówić i myśleć o Władimirze Putinie, ale jeżeli chodzi o inflację, to ona ma w dużej mierze korzenie wewnątrzkrajowe. A czy Kaczyńskiemu, pana zdaniem, łatwo wychodzi posługiwanie się, o czym mówił pan paręnaście minut wcześniej, kartą antyputinowską, z drugiej strony popieranie na przykład Le Pen i z trzeciej putinizacja niektórych elementów życia publicznego w Polsce według wzorów putinowskich. Można tak symultanicznie... A to jest dla mnie zagadka, dlaczego Jarosław Kaczyński zdecydował się popierać polityków takich jak Marine Le Pen, czy spotykać się z takimi politykami jak Salvini. Jak pan sobie ją rozwikuje? Myślę, że Jarosław Kaczyński w coraz większym stopniu ulega pewnej iluzji, bardzo niebezpiecznej iluzji, że Unia Europejska krępuje suwerenność Polski, ogranicza tę suwerenność w stopniu wyższym niż przewiduje to traktat lizboński. Jak pan myśli, dlaczego ulega? Dlatego, że... Nie lubi Unii za to, że stawiam granice jego władzy. Tak. Z tych samych powodów, nie lubi Unii, nie lubi Jarosława, Jarosława Gowina. A włącza pan czasem TVP? Nie mam telewizora, więc nie włączam, ale czasami u znajomych oglądam. No to jest bardzo przykre doświadczenie. Nigdy wspomniałem kilka minut temu, że są takie kompromisy, na które już bym nie poszedł. To właśnie głosowanie nad przyznaniem telewizji publicznej dodatkowych 2 miliardów, czy mediom publicznym, ale to w ogromnej mierze jest pochłaniane przez telewizję publiczną. No to jest zachowanie, którego bym nie powtórzył. Kiedy pan trafił do szpitala, pojawiały się teksty typu w tygodniku sieci. Przecież to był, przepraszam bardzo, typowy mafijny gest pod tytułem: jak ktoś podskoczy, jak ktoś się postawi, to dostanie tak, że się nie pozbiera. Ale ten artykuł został bardzo trafnie odebrany, właśnie w takim duchu, jak przedstawił to teraz pan redaktor, przez resztę mediów. I muszę powiedzieć, że raczej mi ten artykuł pomógł niż zaszkodził, chociaż obliczony był na to, żeby mnie ostatecznie zniszczyć. A jak pan był w szpitalu, to ktoś z PiS-u się do pana odezwał? Tak. Życzenia tak. Składali jakoś... Tak, i nie będę wymieniał nazwisk, żeby nie stawiać tych osób w kłopotliwym położeniu, ale
paru, nie tylko polityków, a nawet ministrów z rządu się odezwało z takimi serdecznymi pozdrowieniami. A jak to dzisiaj jest w Sejmie? Tak choreograficznie. Kłaniacie się sobie, dopełnione są pewne zasady kurtuazji. Mówię o panu i politykach PiSu. Tak, oczywiście. Kłaniamy się sobie. Czasami ręce sobie panu podają, ale tak, żeby Kaczyński nie widział. Niektórzy robią to otwarcie, to znaczy wbrew pozorom PiS nie jest takim ugrupowaniem, gdzie zwykłe ludzkie odruchy są piętnowane. A miał pan okazję spotkać się z samym panem Jarosławem? Nie, nie miałem okazji od momentu, kiedy wyszedłem z rządu, nie rozmawialiśmy. A wie nie pan, którymi korytarzami nie przychodzić w Sejmie? No, siedzimy w dwóch różnych stronach sali sejmowej, nawiasem mówiąc, w ramach takich drobnych złośliwości. Prezydium Sejmu ciągle nie przyznaje posłom porozumienia nowych miejsc, w związku z tym musimy siedzieć gdzieś tam w ławach w tak zwanej loży prezydenckiej. A jak pan myśli, w jakim szyku, jaki szyk jest najbardziej prawdopodobny, w którym opozycja pójdzie do wyborów? Jak pan to widzi? Dzisiaj najbardziej czy wszyscy razem, jest, czy dwie koalicje? Dzisiaj najbardziej prawdopodobny jest ten scenariusz, który jest scenariuszem marzeń dla Jarosława Kaczyńskiego, czyli że każdy osobno. Osobno Lewica, osobno Platforma, osobno jak byłby najlepiej Szymon pana Hołownia, zdaniem? Osobno PSL, być może z porozumieniem. Natomiast trzeba przed wyborami zrobić badania. A jeśli wyjdzie, że jedna lista, to pan powie, że to jest dobry pomysł? Gdyby wyszło, że jedna lista, to powiedziałbym, że to dobry pomysł, natomiast... A gdyby wyszło, że jedna lista, a Jarosław Gowin chce być na tej liście i tylko warunek jest taki, że musi pan się spotkać i wyrazić sympatię przewodniczącemu Tuskowi, to ma pan z tym problem, czy nie? Niedawno się spotkałem z przewodniczącym Tuskiem przy okazji, a tutaj akuszerem tego spotkania był Mateusz Morawiecki, bo zaprosił przedstawicieli partii opozycyjnych na spotkanie, podczas którego przedstawił czy zapowiedział przedstawienie projektu zmiany konstytucji. I co, było sympatycznie? Nie było sympatycznie, bo na tym spotkaniu reprezentował Platformę Donald Tusk. Pan Jarosław też tam był, prawda? Wymieniliśmy uściski dłoni, powiedzieliśmy sobie parę kurtuazyjnych zdań. W polityce trzeba umieć przezwyciężać zaszłości. Już pan przezwyciężył? Jeżeli chodzi o mnie, to a on, jak pan sądzi? Nie ma problemu. Proszę zadać to pytanie samemu Donaldowi Tuskowi. A jak pan to, mamy dwóch bardzo ciekawą rozmowę. Mamy dwóch premierów, Kaczyński, Tusk, dwóch ludzi, którzy tę polską politykę definiują od przynajmniej dwóch dekad. Jakby pan porównał ich dwóch? Ja wiem, że to jest na książkę też materiał, ale tak paru zdaniach. Inny rodzaj podejścia do polityki. Jarosław Kaczyński nastawiony jest na cele i realizację programu. Donald Tusk w dużo większym stopniu nastawiony jest na stabilizowanie sytuacji. Jarosław Kaczyński rzuca się w wir wielkich zmian. Donald Tusk stara się przed takimi zmianami społeczeństwo chronić. Obydwaj są najwybitniejszymi politykami polskimi po 1989 roku. Mogę tylko ubolewać, że ta wojna między nimi zeszła bardzo głęboko w społeczeństwo, że jesteśmy jako społeczeństwo tak podzieleni. Ale to nie jest przypadłość tylko Polski. Jak pan sądzi, co będzie główną osią sporu? Co będzie tym tematem numer jeden, który zdecyduje o wyniku wyborów, pewnie w przyszłym roku? Moim zdaniem, jeżeli wybory odbędą się w terminie konstytucyjnym, zresztą kiedykolwiek by się odbyły, to tym głównym tematem będzie inflacja, sytuacja gospodarcza, poziom życia przeciętnej polskiej rodziny. I to powinno pana zdaniem faworyzować raczej opozycję, jak rozumiem? To powinno faworyzować opozycję pod warunkiem, że opozycja przedstawi przemyślany i wewnętrznie spójny, uzgodniony plan wyjścia z tego kryzysu gospodarczego, bo jako osoba, która jeszcze rok temu kierowała polską gospodarką, nie mam wątpliwości, że weszliśmy w fazę kryzysową. Czy pan się nie znalazł trochę na ziemi niczyjej? Dla PiSu i dla elektoratu PiSu pewnie jest pan zdrajcą,
A dla elektoratu opozycji jest pan wciąż za bardzo spisiały, żeby być nasz? Zdaję sobie sprawę z tego, że taki problem i co, jak pan chce uniknąć tego niewygodnego szpagatu na dłuższą metę? Przeciągnąć, już o tym wspominałem, 2-3% wyborców PiSu na stronę opozycji. Jeżeli mi się to wianie uda, pan wnosi, tak? Jeżeli mi się to uda, to może przesądzić o tym, kto będzie sprawował przyszłą władzę. Co się dla pana w życiu zmieniło w ciągu tych paru miesięcy ostatnich? Nie mówię tylko w polityce, tak? Lekcja pokory. Ja zawsze uważałem się za człowieka niezwykle odpornego i byłem zresztą człowiekiem niezwykle odpornym, inaczej nie wytrzymałbym na szczytach polityki przez kilkanaście lat, ale doświadczenie choroby jest czymś, co powoduje, że człowiek z większym dystansem podchodzi do samego siebie. A czego panu teraz najbardziej brakuje? Czy tego, panie premierze, czapkowania? Nie, panie redaktorze. Czy samochodu z kierowcą? Ani samochodu z kierowcą. A ma pan prawo jazdy? Nie mam prawa jazdy. Jeżdżę po Warszawie tramwajami albo chodzę. Zandberg by pochwalił. Natomiast jeżeli czegoś mi brakuje, to oczywiście tego unikatowego wpływu na rzeczywistość, którą ma się, będąc ministrem. Ktoś, kto jest ministrem, ma niepowtarzalną szansę, żeby odcisnąć pozytywne piętno na rzeczywistości. Mam nadzieję, że jeżeli nie ja, to ludzie związani ze mną, ludzie Porozumienia, będą mogli takie doświadczenie powtórzyć po najbliższych wyborach. A pan raczej do Senatu czy do Sejmu by się wybierał? Byłem już kiedyś senatorem, to jest izba refleksji, ja jestem w większym stopniu człowiekiem czynu. Czyli Sejm. No to Sejmu bliżej chyba do rządu niż Senatu w jakimś sensie, prawda? Rzeczywiście tak się utarło, że sekretarzami stanu prawie zawsze są posłowie, niesłusznie, i ministrami, rzecz jasna, niesłusznie, dlatego że Senat reprezentuje i skupia ludzi często o wyższej kulturze politycznej niż my, prości posłowie. Czy dałby pan radę być znowu podwładny Tuska, gdyby tak się złożyło? Panie dyrektorze, jeżeli by to służyło Polsce, to dałbym... Dla Polski wszystko, jasne. Ale rozumiem ten lekko ironiczny podtek pańskich słów. Natomiast mogę panu powiedzieć, że dla Polski równie dobrze mogę być szeregowym posłem i bardzo ciężko pracować, żeby coś dobrego dla naszego kraju zrobić. Naprawdę. I to dotyczy nie tylko mnie, to dotyczy wszystkich osób, których nazwiska tutaj padały. Naprawdę ten motyw patriotyzmu jest niezbędny do tego, żeby wszedłszy w tak trudną sferę, jaką jest polityka, pozostawać w niej. Pan mówił o tej wąskiej ścieżce kompromisu i tak dalej. A czy nie ma pan po ludzku wrażenia, że kurczę, ze złymi ludźmi się pan zadał po prostu? Z ludźmi, którzy obrali złą drogę. To tak, ale nie chcę nikogo nazywać złym człowiekiem, bo kim ja jestem, bo to żeby... trochę bandyterką. Kim tak. Ja jestem, kogo, żeby osądzać innych? No, człowiekiem, który ich oglądał z bliska, więc ma pan dość unikatowy tytuł do tego, żeby oglądać, oceniać, opisywać. Mam swoje doświadczenia i rachunki z Jarosławem Kaczyńskim, mam swoje doświadczenia. Obca dłoń ich nie i rachunki z Donaldem Tuskiem. Żadnego z polskich polityków nie nazwałbym złym człowiekiem. Zostawmy tę ocenę historii, potomności, wyborcom, a na końcu panu Bogu. Trochę się boję tej formuły, bo pamiętamy doskonale, kto nam mówił, że oceni mnie historia, prawda? Pamiętamy to, ale mimo wszystko naprawdę warto, żebyśmy, zwłaszcza my politycy, byli powściągliwi w ferowaniu ocen dotyczących innych polityków. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.